Siema, siema widzu, witam cię. Dzieją się tak zwane dymy. Duże dymy na dzisiejszym odcinku, ale przed tym chciałem was tylko o jednej rzeczy wam przypomnieć, bo możliwe, że zapomnieliście, to wam przypomnę. Już jest, jest piękny baton, o którym mówiłem wam tyle, nie bez powodu. To jest coś, co musisz spróbować. Za 3,99 odpuścisz sobie paczkę gum i spróbuj, póki jeszcze są batony w każdym Kauflandzie oczywiście. Jak już sobie kupicie w Kauflandzie batona GBS, wrzuć na story i oznacz mnie, Kaufland Polska oraz GBS-a, to udostępnię wam relację, bo doceniam to, że mi ufacie, że to serio jest super produkt, a nie mówię tak tylko dlatego, że mi płacą. Najlepsze story dostanie 4 kartony batonów prosto od GBS-a, które oni wybiorą. Dodatkowo, żebyście mieli do batona jeden z 25 smaków kaw z 5 razy więcej kofeiny, do jutrzejszego odcinka, czyli przez kolejne 24 godziny, macie 30% zniżki z kodem ZEBO30 na gbs.pl. No i tak, napiszcie mi w komentarzu, jak was mogę przekonywać do lajków, bo ostatnio tylko wam przypominam, a nie przekonuję, więc muszę mieć jakiś sposób, żeby was przekonywać. O, na przykład zostaw lajka, jeżeli chcesz, żebym dołączył do nowego teamu Natsu. O, o, o. I 40 tysięcy lajków i do niej napiszę. Oczywiście też zostawcie suba, bo jeżeli mi dacie więcej subów, to będę miał więcej subów. Jak będę negocjował z Natsu, ile procent ze mnie będzie ciągnąć, to zamiast ciągnąć ze mnie 90%, to jak będę miał więcej subów, to może, nie wiem, z 80 będzie ciągnąć, nie? No i dobra, oglądamy filmik Natsu pod tytułem Odchodzę z tym X... zapytajnik. Ach, zawsze musi być ten zapytajnik, wiecie, taki clickbaitik, że a, może odchodzę, może nie, kliknijcie, to się dowiecie. No i oczywiście musi być 8 minut 6... sekund oczywiście, no inaczej by nie mogło być. No i dobra, jak już macie lajka, macie subskrypcję, to jesteśmy gotowi obejrzeć ten odcinek, więc przygotujcie się mentalnie, nie? Bo będziemy oglądać Natsu, to do tego się trzeba przygotować. Karma i se bić, po trupach zostaną kości. Pozbyć, znowu wchodzi pozbyć. Co to jest za gówno? Ej, szczerze? Dawno gorsze chyba piosenki nie słyszałem. W sensie, zapowiedź powinna, wiecie, hypować piosenkę, że wow, pokazywać najlepsze momenty, że każdy sobie myśli wow, ale będzie super, ale jeżeli to jest najlepszy moment tej piosenki, to ja się boję, co będzie tego 31. Karma i se bić, po trupach zostaną kości. Pozbyć, pozbyć, znowu wchodzi pozbyć. Dawaj mi to wszystko, dzisiaj nie zamierzam pościć. Ja z samego teasera bym mógł zrobić 8-minutowy odcinek, gdzie się po prostu śmieję z tego, bo to jest... No serio, brzmi tragicznie po prostu. Po co? Po co chyba najgorzej wokalnie dziewczynie z teamu X robią specjalnie własny singiel, czyli że własną piosenkę? No dlaczego? Oni nie rozumieją, że to źle brzmi? Oni tego nie słyszą? Nie wiem, oni mają zatkane uszy czy coś? Bo wydaje mi się, że większość z was słyszy to, że to jest po prostu, no słabo to brzmi, tak? No aż sprawdźmy po lajkach i dislajkach. Jeżeli sądzisz, że to fajnie brzmi i jesteś lekko na głowie kuku, to zostaw dislajka. A jeżeli myślisz, że to gównianie brzmi, to zostaw lajka i zobaczymy, jak będzie lajk do dislajku w ratio. Czy odchodzisz z teamu X? Chciałabym tej odpowiedzi poświęcić cały film, który będzie na moim kanale od 25 października o godzinie 15. W sumie nie widzę większego sensu, dlaczego to dali, bo już dali zapowiedź tego, że jest piosenka, więc nie muszą jeszcze dawać teasera czy co. No, nie rozumiem tego do końca. Jedyne wytłumaczenie tak naprawdę to jest po prostu: o, dobimy 8 minut, jakoś musimy dobić. Hejka, z tej strony Natsu. Dzisiaj jest bardzo ważny film dla mnie i dla was, jak już widzicie po tytule. Dowiecie się tutaj sporo rzeczy o mojej przyszłości. Kurde, ona siedzi w jakimś biurowcu dosłownie, tak widać. Wiecie, ja takie biurowce jedyne kiedy widziałem, to jak oglądałem Wilka z Wall Street czy coś takiego, nie? Więc widać, że jest faktycznie boss bitch i widać, że założyła sobie spółkę. To sobie zaplanowałam i jestem naprawdę z tego wszystkiego bardzo zadowolona. No ale dobra, zacznijmy od początku. Założyłam spółkę. Mogliście, jakby taką pierwszą poszlaką, to był film pod tytułem, u mnie na kanale oczywiście, że podpisałam umowę życia. No i właśnie było to związane z tym, że założyłam spółkę, spółka się nazywa Natsuworld. A ja to pamiętam i każdy mówił, że to było, chodziło o to, że walkę po prostu podpisała i to jest umowa jej życia i że chodziło o walkę i w sumie potem wyszło, że to walka, więc sobie to zliczyłem, że no w sumie raczej chodziło wtedy o walkę, a to jednak chodziło o to Natsuworld. Serio? To jest ważniejsze niż
walka z Lexi? Wiecie, nie żebym był jakimś pesymistą czy coś, ale biorąc pod uwagę, jak prosperuje Team X obecny, to ja jakoś to nie przewiduję, że ten Nuts World będzie jakiś bardzo profitable i bardzo opłacalny. I ta akcja sprawiła mi bardzo dużo radości, dlatego chciałabym też z startem tej spółki zacząć robić więcej takich akcji charytatywnych i chciałabym, żebyście mi pomagali w tym, żebyście po prostu wspierali to i żebyśmy razem mogli na przykład myśleć nad tym, gdzie te pieniądze przekazać. O, wow, Natsu taka kochana! No to tam opowiada, że z reflinków z jej walki, czyli tam 26 tysięcy złotych, przekazała na jakąś fundację kobiet w walki z przemocy? Nie pamiętam do końca. No ale super fajny gest, ale ja chcę usłyszeć, dlaczego ona odchodzi z Team X, nie? Ale to oczywiście będę was na bieżąco o wszystkim informowała, a jeżeli chcecie wiedzieć pierwsi o jakichś ważnych informacjach, to zapraszam was do zapisania się do newslettera, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. W tym newsletterze po prostu będziecie jako pierwsi wiedzieć... Jezus, już wiem, jak wy się czujecie, jak ja mam drop zebranek, reklamuję GBS-a i jeszcze 5 innych rzeczy w jednym filmie. No ja pierniczę, no... No, chcę dowiedzieć się, odchodzę z Teamu X. Dlaczego odchodzisz z Teamu X? Dowiaduję się, że będzie nowa piosenka, dowiaduję się, że spółkę otworzyła, dowiaduję się, że przekazuje fundacji i teraz jeszcze dowiaduję się, że newslettera można zakładać. To jak ja mam 5 rzeczy na raz zrobić? Chyba, że jej widzowie po prostu są tacy inteligentni, że wiecie, ona powie na początku odcinka przez pierwsze 2 minuty 5 rzeczy i oni wszystkie 5 rzeczy zrobią. Zapiszą się do newslettera i tak dalej, a ja mam cymbałów. Mówię im na początku, zostaw lajka 5 razy, to nie zostawiam ani razu. Ważne informacje, które się będą działy. I na przykład o pewnej rzeczy, o której dzisiaj powiem w filmie, to ludzie, którzy zapisali się do newslettera, widzieli już tydzień temu, więc warto, kochani. Poza tym będę miała swój sklep. I w tym sklepie będą moje produkty. Nie, no nie wierzę. Jeszcze niech powie, jeszcze jakieś newsy. No, 10 newsów na początku odcinka. Kuźwa, czuję się jak pod koniec mszy świętej, jak jeszcze chodziłem kiedyś. Ten sklep będzie na pewno już na przestrzeni, na przestrzeni najbliższego czasu. Nie podaję wam jeszcze daty, bo bardzo dużo rzeczy jest do ogarnięcia, ale chciałabym też część pieniędzy z tego sklepu przekazywać na akcje charytatywne. O Jezus, jaka ty jesteś kochana. Ale to nie jest głupia taktyka marketingowa, wiecie. Ja na przykład bym wam mówił, no, przekażę część profitów ze zebranek, ze świątecznego dropa na cel charytatywny. I bym przekazał, nie wiem, po 2 złote lub złotówkę z bluzy. No i dzięki temu byś więcej z was kupiło, no więc w sumie bym i tak wyszedł lepiej na tym, no ale dla mnie to jest takie do dupy obnoszenie się jakimiś akcjami charytatywnymi, wolę sobie prywatnie wpłacać na akcje charytatywne i się tym nie obnosić i robić ze siebie lepszym człowieka niż się jest, ale mniejsza, dobra, trochę, no. Też chciałabym już wam mówić o produktach, które tam będą, ale tym razem będę chciała, żebyście uczestniczyli też w... Piloty będzie sprzedawać na swojej stronie. No, przejdź do sedna, ja chcę już wiedzieć. No ale dobra, przejdźmy dalej. Wracając do tych dużych rzeczy, o których mówiłam, które będą się działy jakby ze startem spółki. Jeżeli chodzi o te wielkie rzeczy, to 31 października, czyli w te Halloween, wyjdzie na moim kanale Nuta. I jeszcze, że ona swoje krzyczenie do mikrofonu nazywa Nuta. No, wychodzi Nuta. I wiesz, jak ktoś mówi, wychodzi Nuta, to się spodziewasz, wow, ale będzie super. I potem puszcza ci ten trailer, nie? I sobie myślisz, oj, żartowałem. Ta Nuta będzie z pewnymi osobami. I będzie takie troszeczkę halloweenowym stylu. I ta Nuta zapoczątkuje 2-miesięczne daily na moim kanale. Wow! Influencerka, influencer, youtuberka robi daily akurat pod koniec roku, akurat kiedy się zarabia 2 razy więcej z 1000 wyświetleń niż normalnie. Tego się nikt nie spodziewał. Czyli filmy będą się przez 2 miesiące pojawiały u mnie codziennie o godzinie 15. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, kliknąć dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego filmu, a gwarantuję wam, że te daily będzie naprawdę bardzo fajne i chciałabym... No. Ja już widziałem fajne daily Lexi i Kuźwa Marcina, jak oni co drugi odcinek robią jakiś, nie wiem, że siedzą i gadają o tym, jak influencerki mają ładne stopy lub coś takiego. No, nie zapowiadaj... Słuchaj, lepiej powiedzieć, że będzie gówniane daily i wyjdzie, że będzie fajne, niż mówić, o, będzie super daily, a się kończy jak Marcin Dubiel i Lexi, nie? Przede wszystkim będą też vlogmasy, wiecie o co chodzi, bo będzie to okres świąteczny. I teraz jakby była szczera, by powiedziała i będę więcej na tym zarabiać, dlatego będą vlogmasy. Pewnie takie coś ma w głowie, ale żaden influencer wam tego nie powie. No, ja wam to powiem, że ja ani jednego dnia nie ominę w grudniu.
Tylko, że ja jestem taki, że ja i tak praktycznie cały czas mam daily. Jak mi się chce, to mam, jak mi się nie chce, to nie mam. Ale w grudniu jakoś też mi się będzie chciało codziennie robić. Wiecie co? W grudniu nawet wróci kanał Statki, widzowie, i będzie podwójne daily na trzech kanałach. Podwójne daily na trzech kanałach, jak głupi jestem. Więc, no, wydaje mi się, że się będzie dużo działo. Ale teraz przejdźmy do najważniejszego momentu tego filmu. Dlatego, że właśnie listopad i grudzień to będą... Tak. Dowiemy się nareszcie, czy odchodzi z tego Teamu X, czy nie. Ostatnie miesiące, kiedy będę działała tak z Teamem na maksa. No bo wiecie, jakby pewien etap się kończy, drugi się zaczyna. No i jakby druga edycja Teamu X dobiega końca powoli. No tego też się nikt nie spodziewał, że wydoicie do końca jeszcze w grudniu Team X, póki są lepsze zarobki i na tym się skończy Team X, bo w styczniu to na pewno wam się nie będzie opłacać. Dlatego, że w grudniu dokładnie mija rok od czasu, kiedy zaczęliśmy właśnie projekt, kiedy robimy daily. To był naprawdę wspaniały rok, mam mnóstwo niesamowitych wspomnień i... Ja nie lubię, jak tak zawsze jakieś pożegnalne rzeczy robią mi coś, bo nawet gdyby było to gówniany rok, totalnie jej się nie podoba i ona się nie może doczekać, aż się wydostanie, to ona i tak tego nie powie wam szczerze, co to jest, więc takie coś nawet nie ma znaczenia, że ona mówi, no, to był wspaniały rok, tyle się nauczyłam, tyle spędziłam super czasu z dobrymi ludźmi, no co ona innego ma powiedzieć, no... Strasznie się cieszę, że tak się w ogóle potoczyło moje życie i że poznałam tyle też wspaniałych osób i że miałam okazję nawet z nimi zamieszkać. Mów mi dalej. Na pewno jakby o tym, co się będzie działo z Teamem X, dowiecie się więcej na kanale Teamu już wkrótce. Nie no, widzowie, ja nie wiedziałem, że ja na wykład idę i muszę wziąć, kurde, notatnik i długopis, żeby zapisać to wszystko, jak ona już z 20 informacji różnych mi dała, jak ja mam to wszystko zapamiętać? Mój mały burszczek tego nie transferuje. Ale teraz opowiem wam troszeczkę o tym, co ja będę robiła. Dlatego, że w styczniu, a dokładnie z początkiem stycznia, wyprowadzę się z domu X i będę pracowała nad swoim projektem, który wystartuje już na wiosnę w przyszłym roku. Natsu otwiera swoją ekipę. A to nie było tak, że Freeze też otwiera swoją jakąś ekipę, czy coś takiego z tymi ludźmi z 5 minut, więc w sumie w tym samym czasie będą startować? Ja widziałem tam, że ona zlajkowała rzeczy typu jakieś mam dziwne wrażenie, że Natsu ma coś wspólnego z projektem tym, który Freeze też będzie robić po programie twoje 5 minut i ona dała serduszko, nie? Ale ja w to nie wierzę. No, tak realnie ona jest pod agencją Spotlight, to Natsu World jest pod Spotlightem, nic tam z ekipy nie było i tak dalej. No po prostu nie ma szans, że to ma cokolwiek wspólnego z ekipą, tak realnie. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to, że naprawdę szykujcie się na coś mocnego. No teraz to ona czuksuje troszeczkę. Czuks też za każdą piosenką mówi, że szykujcie się na zarąbistą piosenkę, szykujcie się, będzie zarąbiste i w ogóle, no ale... A my się szykujemy i dupa wychodzi, nie? Więc to hajpowanie influencerów, że coś będzie zarąbiste, to jest takie średnie, no bo każdy wie o tym, że każdy influencer ma wysokie ego, nie? No i jakby, jak coś tworzy, to raczej w jego głowie jest takie coś, że o, to będzie super, to na pewno wypali i no nie patrzą aż tak bardzo realnie na to, więc dlatego zawsze wychodzi na to, że oni hajpują, o, to będzie zarąbiste, ale nie sprawdzają z ludźmi trzecimi, że tak to powiem, i wychodzi gówno, bo nie mają opinii ludzi, którzy trzeźwo na to patrzą i nie mają z tego nic w sumie, nie? Nie będę wam jeszcze mówiła szczegółów, bo wydaje mi się, że jest trochę za wcześnie, ale teraz jest na przykład etap, w którym szukam ludzi do projektu, kiedy szukam domu. No, czyli będzie typowa taka ekipa czy coś, po prostu będzie lepszy Team X, bo Team X już nie wypalił, ta cała marka już się spaliła, więc niby tam udają, że będą kontynuować, ale dupa będzie, więc ona idzie na swoje, wie o tym, że to nie ma żadnych perspektyw, ale ja słyszałem, że Dawid Czech podobno ma dochodzić do tej całej ekipy, w sensie Rewo tak napisał na Twitterze i zawsze ja wierzę Rewowi, jak coś pisze, więc... Ale nie wiem, czy w to wierzyć. Jakoś mi się nie chce wierzyć w to, że Dawid Czech będzie z Natsu w jednym teamie. To będzie jakiś taki crossover Pokémonów, który ja się nigdy nie spodziewałem. Rozwijać dalej. Po prostu muszę troszeczkę też zmienić otoczenie. Mieszkam w domu X najdłużej w ogóle ze wszystkich, którzy mieszkali dotychczas. Byłam i w pierwszym, i w drugim projekcie, więc no... Kurde, po prostu wydaje mi się, że pora iść dalej.
No, to jest to, co mówiłem. Z jednej strony mówi, że super się z nimi mieszkało i w ogóle są wspaniałymi ludźmi, taki było super i tak dalej, ale jednak ona najdłużej w tym teamie X jest i ona była też poprzednim, dlatego ona myśli, że już czas iść. A tak naprawdę ona w tym teamie X pierwszy nawet w sumie nie była, bo doszła na końcu, więc to jakby nie, ma dodatkowy staż 2-3 miesięcy tak naprawdę, więc to jest tak naprawdę o tyle więcej, żeby mieć powód jakiś, żeby o to chodzić, no nie. To jest po prostu takie gadanie w miły sposób, żeby widzom przekazać, że już jej się po prostu z nimi nie chce nic zrobić i chce coś swojego, bo chce więcej zarabiać, plus dosłownie no tworzyć coś swojego, co ma więcej perspektyw. Ja i tak jestem zdziwiony, że Team X, czyli Team Ten po angielsku, dosłownie kopia jeden do jeden nawet nazwy jakiegoś teamu z Ameryki, przeszła i przeżyła aż tak długo w Polsce, nie? Podaję dalej, jakby team będzie się cały czas rozwijać i na pewno też tam będzie dużo fajnych nowych rzeczy. A jeżeli chcecie się dowiadywać cały czas nowych informacji na temat mojego nowego projektu, który... Tak, wiemy, to zapiszcie się do newslettera, tak? To na stówę teraz powiem. ...który będzie startować właśnie na wiosnę, to musicie na bieżąco śledzić mojego Instagrama i zapisać się do newslettera, do którego link jest w opisie, tak jak mówiłam, dlatego że tam... A nie mówiłem, to jest tak naciągane do 8 minut. Teraz sobie zauważcie, że ona już w sumie kończy, ale sprawdza, ile jest nagrania chyba, więc decyduje się jeszcze sprzedać jednego newsika, jeszcze troszeczkę podhypować ten projekt, bo 8 minut nie dobił film, nie? Serio, mega. Dobra, powiem wam jeden fakt tylko. Jeden taki fakcik, że content nie będzie taki jak w teamie. Czegoś takiego na polskim YouTubie to jeszcze nie ma. Czegoś takiego na polskim YouTubie jeszcze nie ma. No zobaczymy, co to będzie. Na pewno coś z Ameryki po prostu ściągniętego. No zobaczymy. No zdziwiłbym się, jakby to był content Teamu X, biorąc pod uwagę, że nie wypalił w Teamie X, nie? No ale żeś sprzedała ciekawostkę na końcu. Naprawdę było warto oglądać do końca. Będzie to inny content i takiego contentu jeszcze nie było w Polsce. Wow! A oprócz projektu, który będę tworzyła, to przy okazji też będę pracowała nad projektem, tym razem muzycznym, z pewną osobą. Możecie się domyślać, kto to jest. No, z pewną osobą, a nie znaną osobą. Ludzie pisali, że tam z Malikiem Montaną ona to będzie robić. Jest taka możliwość, ale wątpię, biorąc pod uwagę, że na spółce jest jej były chłopak lub teraźniejszy chłopak, nie wiadomo, a on się zajmował muzyką, to zgaduję, że to z nią będzie robić tą muzykę. No ale to w sumie tyle z tego filmu. Dowiadujemy się, że będzie nową ekipę tworzyć, dowiadujemy się, że będzie się rozwijać. Będzie tworzyć muzykę, będzie se zarabiać na muzyce, bo raczej tak to traktuję. No i co jeszcze? Dowiadujemy się 5 razy, żeby do newslettera się zapisać, więc ja tobie, widzu, przekazuję, żebyś się zapisał do grona lajków pod tym filmem oraz subskrypcji, jeżeli nie masz subskrypcji na tym kanale. No i się z tobą żegnam. Na razie, widzu, do jutra. Raczej. No to chyba jeszcze będę jutro, no ale planuję niedługo zrobić przerwę 7-dniową, dlatego że będę do Natsu jechał i będziemy podpisywać umowę, bo ja dołączam do jej teamu prawdopodobnie.